quelle actrice vous a le plus fortement transmis son ADN? En France, je vois vraiment personne. Gra toczy się w tym filmie na wielu poziomach. Pomiędzy tytułową prawdą a zmyśleniem, życiem a sztuką, wreszcie pomiędzy córką a matką, w tych rolach Juliette Binoche i Catherine Deneuve. Dużo słów, mało akcji, ale tempo wcale nie jest żółwie, chociaż żółw też ma tu swoje 5 minut. Film Hirokazu Koredy, reżysera nagrodzonych Złotą Palmą Złodziejaszków, już na platformach VOD. Tempo, rytm, gaga. Kiedy 2 lata temu na lekcję tego języka ruchowego można było zapisać się w Polsce, bilety rozeszły się na pniu. Teraz są w zasięgu klawiatury. Wszyscy już wiedzą, że Tomasz Kaczor zdobył pierwszą nagrodę w konkursie World Press Photo za portret. Ale nie wszyscy wiedzą, że ma jeszcze inną pasję. Inną moją pasją jest też fotografia krajobrazowa. Jest w Polsce kilka takich miejsc, które regularnie odwiedzam z aparatem. Na pewno jednym z nich jest Biebrza i Biebrzański Park Narodowy. W tym momencie jest on cały w ogniu i nie mogę tego przeboleć. A powiedz mi, w czym ty ją? Nożem tamtym? To przedstawienie warto obejrzeć z 2 powodów. Pierwszy nazywa się Agata Buzek w roli księcia Myszkina, drugi Eryk Lubos jako Rogożyn. Idiota według Dostojewskiego i w reżyserii Igora Gorzkowskiego dla wytrwałych teatromanów na profilu facebookowym Teatru Soho. Cześć moi drodzy, nazywam się Patrycja Markowska i bardzo gorąco polecam wam program Zdalnie Kulturalnie. Jest mi tym bardziej miło, że można tam posłuchać mojego nowego singla piosenki Niepoprawna, który jest już dostępny od niedawna w serwisach streamingowych. Pozdrawiam was gorąco.